Teraz tutaj jedziemy piękną autostradą. Proszę bardzo. Zobaczcie, jak szeroko. Cztery pasy jak nic. Gdzie po prostu w ogóle drogi nie ma. Ojeny. Nawigacja nas poprowadziła drogą, która po prostu prowadzi donikąd. Niechcący chyba spotkaliśmy drugiego takiego fantastycznego chłopaka jak Babacar. I am Musa. Dojechaliśmy wreszcie do tego miasteczka Dalaba. I tutaj zaraz na brzegu są te pączki, które żeśmy wcześniej tam jedli. Tak więc kupimy trochę. Mam nadzieję, że strasznie nie obskubią niedźwiedzia i się nie zdenerwuje bardzo. Powiem wam szczerze, że mi to już jest wszystko jedno, po prostu już pal 6 trzeba brać. Jeden. A, 5 sztuk jest, 5. Jeżeli co, że 5, nie rozumiem. Oj. Wydała ci resztę. No to super. Cicho. Ale staramy się dostrzec piękno tego miejsca. O, tutaj widzimy, że na pewno są bardziej konserwatywni, bo kobiety są pozasłaniane. Nie wszystkie mają pozasłaniane twarze, ale wszystkie mają chusty i to tak szczelnie opatulone tymi chustami. Tak więc dużo bardziej konserwatywnie. Ale właśnie ciekawi jesteśmy, co tutaj takiego pięknego jest, bo tak nam ten jeden tam gościu, którego żeśmy widzieli na dwie nocówki przedtem, dwie miejscówki przedtem, gdzie żeśmy spali, no to nam tak zachwalał, że to musimy koniecznie tutaj przyjechać, bo to piękne miasto, po prostu piękne jest. Zaraz będziemy tego piękna szukać. O, ale cebula chyba jest. Tutaj, no. Wiesz co, to podjedź, kupimy cebulę, bo nam się skończyła. Czy to ziemniaki? Nie, to ziemniaki są. Czy ziemniaki to mamy. Dobra, no. Tak więc po raz kolejny poszukujemy. Jedny, to myślałam, że to sznaucer z boku, a tam taka mała koza. Ja się nie dziwię, że te kozy łażą za naszą Belą, bo one myślą, że to taka zagubiona koza jest. Taka była szara, mała koza, taka, no, mała kózka. Na razie nie ma bagietek. Tutaj jakieś coś, nie wiem, co te kobiety sprzedają. Wypatrzyłam tam w takim małym sklepiczku, w takim baraku, jak widzicie, takim kontenerze metalowym. I tam chłopak właśnie sprzedaje cukierki, różne rzeczy. A dzień dobry! Bonjour! Ça va? Hej! Hello! Niedźwiedź poszedł kupić tą bagietkę swoją upragnioną, a tu mamy wizytę. Ciekawe, czy będę prosił o pieniądze albo inne rzeczy. Ale może nie. Tam jest pod drzewem mama. Aha. I jeszcze dwoje takich mniejszych dzieciaczków. Jakie fajne dziewczynki, tak? No, piesek. Tak, mamy pieska. No, zagląda, tak? Przygląda. Oni się boją bardzo piesków, tak? Tak? Podoba ci się? Chcesz dotknąć? Mhm. Aha. No? Nie. Yeah. No. Okej, idziemy. Okej? Au revoir. Pierwszy turysta, którego widzimy w Gwinei, proszę bardzo, ze Szwajcarii. A ten młody chłopak tam tankuje sobie. Otworzył teraz drzwi i widzę, że ma taką samą kuchenkę, jak my mamy. O, tam wysuwa. Taka sama kuchenka.
Te kuchenki są na paliwo, tak więc można tam palić benzyną. Tak więc to jest bardzo wygodne w podróży. O, znowu ten sam chłopiec. No, tak. Dotkniesz? Fajnie, no. Okej, lampu. Fajnie, że się nie boisz, nie? No. No, super. No. Z dziećmi to się fajnie dogada, nie? Bo można sobie z nimi gadać i zawsze się dogadamy, prawda? Tak. No, pewnie, że tak. O, kadu jednak. Kadu jednak chcesz. A co to jest kadu? No, mhm. To wiecie co? To jest podarunek, nie? Prezent, nie? I jednak tego słowa, to było pierwsze słowo, które nauczyliśmy się w Afryce. Bo dzieci przychodzą i proszą mnie, żeby coś im podarować, no. Ale my nie podarujemy, bo nie chcemy uczyć tych dzieci, żeby właśnie żebrały po samochodach, tak? Chodź, pieseczka sobie pogłaszcz jeszcze, tak? No, można sobie pogłaskać, nie? I rozglądam się tutaj po, wiecie, po samochodzie, nie? Czy coś by mu się nie spodobało, nie? Mhm, tak? No, zagląda, tak? No. Co by tutaj, co oni tam mają, co mógłbym sobie wziąć? To rękawiczki są, tak. No, tak. Niedźwiedź w tym czasie ucina sobie tutaj pogawędkę. O, nie lada okazja, żeby z kimś pogadać po angielsku swobodnie. No, tam drugi jest, tak? Baryłka. A, zauważyłeś drugiego? No, tam drugi jest, Tobi. Obudził się? Nie, Tobi. O, oczy otworzył. Dzień dobry. No, już przynajmniej teraz Tobi panicznie nie boi się dzieci, bo przedtem reagował naprawdę takimi atakami paniki, uciekał. A teraz już jest spokojniejszy, jak widzi dzieci i jak wie, że mu nie przeszkadzają, to ma to w nosie. Prawda, Tobi? Tak. Ten młody wypatrzył pączki, no i już dała mu jednego pączka, no nie będę świnia, nie? Wiecie? Tak. No biedne te dzieciaczki, no wiadomo, no szkoda nam. Ale wiecie, ja tutaj mam takie takie no, organizery, nie? I tu mam różne rzeczy i zawsze jak jeździłam, to wszystko było otwarte, nie? Tutaj mam różne jakieś swoje po prostu, wiecie, kremy, tam jakieś, no, takie babskie rzeczy, no, nie? I po prostu teraz trzymam wszystko zamknięte, nie? Żeby nie było widać, co mam. Bo tak to zaraz daj mi co to, co tamto i daj mi. Ja nas tak poprowadziła, gdzie po prostu w ogóle drogi nie ma. Ojej. A chcemy dojechać do jeziora. Tutaj jest jakieś małe jezioro czy staw. A cofanie po takiej jest bardzo stromo i nierówno, tak więc takie cofanie jest bardzo niebezpieczne. Niedźwiedź co kawałek chodzi sprawdzać, jak wygląda droga, żeby wiedział, którędy pojechać. O, no, dobra. No, super. Jak zwykle się udało. Tutaj u tej kobiety kupiliśmy banany
i aż zawołała niedźwiedzia z powrotem, żeby mu wydać resztę, wyobraźcie sobie. Tak więc, no, piękna wioska z uczciwymi ludźmi. Tu za banany zapłaciliśmy 5 tysięcy. Nie tak jak tam wszędzie za wszystko chcieli 40 tysięcy. Tutaj musi być bazar może rano, bo teraz już jesteśmy, jest 4:00, to już może nic nie sprzedają, bo były takie, widać było, jak stragany, takie stoiska. A teraz tutaj jedziemy piękną autostradą, proszę bardzo. Zobaczcie jak szeroko, 4 pasy jak nic. Niechcący chyba spotkaliśmy drugiego takiego fantastycznego chłopaka jak Babacar, bo on... Cicho Bela, cicho teraz, ja gadam. On nas tam zagadał na stacji, ale tylko wiecie, no tam czy jesteśmy turystami i... Tak, o, ja z nim rozmawiałam, bo jak ty tankowałeś, a no to ja z nim rozmawiałam. Jak ty tankowałeś, to on się podszedł, znaczy zatrzymał się i się tam... Ja miałam otwarte drzwi, bo z tym dzieckiem, tam to dziecko rozmawiało ze mną. I on tam się zapytał, tam wiesz, hello, tam welcome i tak dalej, nie? I on chyba za nami jechał, wiesz? No i wydaje mi się, że on właśnie za nami jechał, wiecie, żeby zobaczyć, gdzie my jedziemy. I jak żeśmy tutaj wylądowali w drodze właśnie bez... tak, gdzie nie dało się nigdzie dojechać, to on się podjechał i się spytał, co my szukamy, a my mówimy, że chcemy do tego jeziora dojechać. To on powiedział, że nam pokaże, nie? Tak więc jedziemy. Mamy nadzieję, że nie będzie nas to kosztowało milion tutejszych pieniędzy, że jest po prostu taki szczery, może sobie chce pogadać, bo to właśnie uśmiechał się i mówi, że chce z nami pogadać, że ma parę pytań. No zobaczymy. Zawsze trzeba mieć otwarty umysł i ufać ludziom. No może nie być naiwnie ufnym, ale też jakby nie przekreślać wszystkich na dzień dobry. Okej. Dobra. Tu jakiś skrót. Ale jeżeli damy radę. Tu nas przywiózł na samą tamę i można powiedzieć, że jest tu prawie równo, no. Takie malutkie kozy, zobaczcie jakie fajne, prowadzą na sznurku. Byli zmoczyć je w wodzie, tak? Schłodzić trochę do wody, widzicie? Tak wygląda dzieciństwo w Afryce. Dzieci nie mogą się nadziwić, że mamy psy w samochodzie. Tak, Tobi? Wyspałeś się? Wyspałeś się? No, dzieci to jednak ja wolę odejść, mówi Tobi. Tutaj nie ma za dużo miejsca i po prostu musimy się wbić. O, normalnie tutaj przed taką bramę, tutaj jest taki budynek. Nie no, chyba wszystko ok, siadł. Nie wiem, jak my tutaj rozłożymy namiot na te krzaki. No, będziesz musiał wycharapciać, bo generalnie miejsce jest bardzo fajne, ale tam... Good now. Thank you very much. Yeah. How do I owe you? $100 for it? What? $100 for what? I'm joking. Yeah. Super. You drink wine? Yeah, I do. Yeah, so don't come in the evening. Don't shout about it. No problem. Dobra, ja niech tu chłopaki się dogadują, a ja idę tam popatrzeć. Więc tutaj nie chcieliśmy stanąć, bo tutaj po prostu ludzie jeżdżą motorkami, chodzą i tak dalej, więc nie będziemy tutaj im na drodze stać. Tutaj jest przejście, sobie idą ludzie dołem, jest taka ścieżka. Tak, tak więc dlatego nie chcieliśmy stanąć w tym miejscu. A tutaj jak widzicie jest tama, na wprost mnie już pokażę. O,
które tworzy taki mały zalew. No super fajny ten chłopaczek jest, naprawdę taki sympatyczny i bardzo dobrze mówi po angielsku. Zaraz zobaczę, czy coś nam poopowiada do kamery. I am Musa. Musa? Yeah. I am a Guinean Sierra Leonean. I went to school in Sierra Leone, but my father is a Guinean, so that's why I used to say I'm a Guinean Sierra Leonean. You understand? Here. We are very lucky to meet you. I'm very, very lucky to speak with you. I'm very, very happy to be with you guys. You know, I'm happy. You know, nice to meet you guys. Yeah, I wish we could meet one day. You know. What do you do? What do I do? Mm-hmm. As for me, I am 22 years old. I have been in Dalabaye for 4 years, but in this country, the main problem in this country, one of the main problem is the problem of the government. Problem because they don't have democracy. That's the one of the main problems. People don't have works for the youth to work. You know, the youth don't have work. That's every African country problem. Yeah, but for here, the people are managing. We got a lot of problems, you know. Mm-hmm. But the main problem that is really bugging this country is that the government issue. Because even me, I was working with one company in Sioux City. They used to say Sioux City. We work for 45 days. They pay us 1 month because the changing of the government. So the time of Alpha Conde, they were bringing money on time. The 30th, the first, they bring money. But the change of the government, I'm sitting now, we don't work because they have changed. They have blocked all the Sioux Cities. We're waiting for them. Mm. You see? So they really need work in this country. If you need work, the young guys are working. So it will be easy. Yeah, true. Yeah, this is a big problem. Mm-hmm. Yeah. It's a very big problem, yeah. Okay. So how do you manage? I manage the time that I was working with that company. I banked money, so I bought a bike. Uh-huh. So I manage with a bike little by little, mm-hmm. little by little. In 18 days now, I got a little work. Businessman, Egyptian guy coming to this town. He was looking for a guy that can speak little English. Because they speak English, so I'm doing with him business. We give loans to people. We give something. We give Coolman's freezer, laundry machine, things that can be in a house. So we give to people 5 months. 5 months. We give loans. So if as for me, I'm managing my life slowly, little by little. I thank God for now, mm-hmm. little by little. Mm-hmm. But I hope God will help me with more. You know. Yes. With more. Of course. Good luck. Know? Mm-hmm. Thank you very much. But in this country, and the age like me, people, the young guys are really running from this country, going another country for work. Yeah. Really. Maybe for 5% of the young guys in this country are not here right now. Yeah. Even me, I was planning that, but with God's grace, God have blessed me with a little job. They pay me 40,000 per day. So I'm managing that little by little. Mm-hmm. So this is 4,000 per month. Yeah, 40,000. 40,000 per day? By day. Per day. Yeah, 40,000 per day. Yeah. So if you keep that 40,000 per day, you can manage, you can get 1,200,000 mm-hmm. 1 month. Yeah, okay. Yeah, 40,000 per day. Yeah, so what. How much do you pay for the watermelon? For the watermelon? In this town? Yeah. One watermelon. Uh-huh. 5,000. 5,000. Yeah. Because they wanted 40,000 from us. 40,000? Yes. In this town? No, not in this town. This is the first town here uh-huh. that people didn't cheat, you know? Uh-huh. All the other places, uh-huh. whatever we wanted to buy, they told they us add the price. 40,000. Yeah, so, you know, there are some people in these countries when you see the white color, they're going to add everything they're selling, you know. This is not fair. This is not good. You have to be straight. You have to be humble. You have to be honest, you know. It's not good like that. Yeah. Yeah. I don't want to stay in this country. If you like, I'll go with you. We can do the turning. At the end of the turning, we go back to your country. I live my life in your own country. Why you don't want to live in this country? Because I have seen in the vision, if I continue to live a life like this, at the end of the day, I'm going to be the way I don't want to be. You see? Mm. So who do you want to be? I want to be a military lawyer. Oh, yeah. That's interesting.
That's what I want to be. See? But it was unfortunate for me in school. My father was not paying me school fees, so I break back out of school, you see. I'm sorry to hear that. I'm happy, you know. I'm happy today. I'm really happy. I can't lie to you. I'm really happy. And as for me, this is the very first day for me to see like white people communicating each other lovely, you know. You're sitting. Not all white people are lovely. Yeah. I know. Many of them are fuckers. Yeah, many of them. Like you will learn English that you've never heard before. It is because in this country they got what they call the Fula people. The Fula people. You know the Fula people, they are Muslims. Yes. So here is Futa in the whole Guinea. This is the place, the Dalaba, they call the Futa. Well, which is good thing or which bad thing? Which is good thing. People use to love each other, help their neighbors, train children the way do no, things. Let me tell you something. Mm-hmm. I went to buy bananas, mm-hmm. bread, mm-hmm. and it's the only town in Guinea I got change. For the first time, he got change. People didn't scam me. And they didn't charge me twice. Yeah. They charged me what one it cost. Time. What it cost. Thank you very much. Yeah, you're welcome. You're unbelievable. Seriously. Yeah. Thank you very much. For what? Seen, thank you. I've never seen guys like you coming around. And you'll never see again. I've never seen no, something like this. I've never happened. You know. Yeah, so I'm happy. I'm really happy. Thank you a lot. You know, have a nice day. Wish you long life, prosperity. No, I don't want to live that long. Yeah. The same to you. The same to you. Thank all you the best. Very much. We thank you. Okay. Thank you. Goodbye. Bye. 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 Sobie wypoczywa, ale tam na tych kamieniach przedtem ludzie prali i niektórzy się kąpali, a tam po prawej pięknie sobie myją motorki. No taki folklor, no. A poza tym git. Woda jeszcze nawet prawie czysta, można powiedzieć. O, pani skończyła robić pranie, idzie sobie do domu.